Witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. Ja mam na imię Krysia Kirtan i to jest program Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj jesteśmy gościnnie we Wrocławiu w Centrum Medytacji i Jogi Centrum Yamuna. Naszym gościem jest Swami Damodar. I chciałem kontynuować moją rozmowę z Maharadżem. Maharadż, jak być szczęśliwym człowiekiem? Takie podstawowe pytanie. How to be happy person, blissful person in the life? What is your advice? Jai Radhe Shyam. Welcome all of you again. Witam was ponownie. If we want to be happy, we should be blissful. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, powinniśmy być radośni. Without bliss, happiness is momentary. Bez radości szczęście jest tylko tymczasowe. If you are happy, the next moment there is a possibility of being unhappy. Ponieważ jeżeli jesteś szczęśliwy, to zaraz obok tego istnieje możliwość, że możesz być nieszczęśliwy. But if you are blissful, then you can be happy eternally. Ale jeżeli jesteś radosny, możesz być szczęśliwy zawsze. Bliss is without any duality. Ponieważ radość nie posiada sobie dualności. So instead of understanding how we can be happy, it's good to understand how we can be blissful. Więc jeżeli chcemy być szczęśliwy, najpierw powinniśmy zrozumieć, w jaki sposób być radosnym. And now the point is how we can be blissful. I także pytaniem jest, co powinniśmy zrobić, żeby być radosnym. We can be blissful very simply only by going to the place which is full of eternal bliss. Możemy to osiągnąć jedynie przez zbliżanie się do miejsca, które pełne jest nieskończonego i wiecznego szczęścia. We can be blissful in the place where there is origin of bliss. Możemy być radośni tylko w miejscu, które jest pełne radości. So to understand the origin of bliss. Więc zrozumienie źródła radości. Because bliss is something which is not gross, it is subtle. Ponieważ radość nie jest czymś, co jest wulgarne czy grube, jest to bardzo subtelna rzecz. To understand the subtlety of the subject. Żeby zrozumieć ten temat, we have to enter inside the subtle elements of life. Powinniśmy wejść głębiej w zrozumienie subtelnych elementów życia. So when we enter into the subtlety of life, we find two things. Jeżeli wejdziemy w te subtelne elementy i wymiary życia, znajdziemy tam dwie rzeczy. One is gross, one is subtle. Jedna rzecz to jest gruba, a druga rzecz jest subtelna. The body which we see is gross. To ciało, które widzimy, jest uważane jako grube. And the things which are not visible is subtle. A te rzeczy, które nie są widziane, są uważane za subtelne. So now let us differentiate the body into two categories. Więc rozdzielmy to ciało na te dwie kategorie. Gross body and subtle body. To ciało wulgarne, materialne i ciało subtelne. And gross body is made of five elements. Ciało materialne jest zrobione z pięciu elementów. One is earth. Jedną z nich jest ziemia. Fire. Ogień. Water. Woda. Air. Powietrze. Ether. I ester, czyli przestrzeń. So we can see this body demands the things which are made of these five elements only. Więc to ciało możemy podzielić na różne sposoby, ale ono składa się zawsze z któregoś z tych pięciu elementów. Body is nourished only when we get these five elements. I ciało jest sprawne i zdrowe tylko wtedy, kiedy posiada te pięć elementów. And again, sometimes still we are not happy. Ale ciągle czasami czujemy, nie mamy poczucia szczęścia, radości. So if we go little deep inside, jeżeli wejdziemy troszkę głębiej w ten temat, we will find the subtle body. Odkryjemy coś, co nazywamy ciałem subtelnym czy ezoterycznym. With the help of subtle body, this gross body is functioning. Poprzez wpływ tego ciała ezoterycznego, ciało fizyczne funkcjonuje, działa. And subtle body consists of three things. A ciało subtelne czy eteryczne składa się z trzech części. Mind, intelligence and ego. Umysł, inteligencja i ego. We can practically understand that how this gross body is functioning through our mind. Możemy zrozumieć, jak to fizyczne ciało działa jedynie używając swojego umysłu. Like you're talking to me. Tak jak ty mówisz do mnie. Let us suppose you are lost in our conversation.
I jesteś zatracasz się w tej rozmowie. Something happens the next door, you will not know. Coś dzieje się tuż za drzwiami czy w innym pokoju, ale ty nie zwracasz na to uwagi. Why your ears are working, your body is functioning properly, but you are unable to notice what happened in the next door. Twoje ciało jest zdrowe, uszy są sprawne, oczy są sprawne, ale nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się w następnym, w sąsiednim pokoju. Because you are not paying attention there. Ponieważ nie zwracasz uwagi na to, nie jesteś skupiony na tym. And the paying of attention is done through mind. A to zwracanie uwagi czy skupienie jest wykonywane właśnie przez umysł. It's a small, simple example to understand that mind is maintaining this gross body. To jest tylko taki prosty jeden przykład, który ilustruje to, w jaki sposób umysł utrzymuje ciało. And sometimes we see our subtle body is also not happy, mind is not peaceful. Intelligence is not working properly. Czasami widzimy, że nasze ciało eteryczne jest w jakiś sposób nie działa we właściwy sposób. Umysł jest zaniepokojony, inteligencja nie jest wystarczająco mocna. Nothing is giving pleasure. Nic nie daje przyjemności. So in this point if we try to go little inside, więc jeżeli spróbujemy pójść troszkę głębiej w to, we can feel the thing which actually is supporting mind, intelligence, ego. Więc możemy znaleźć rzecz, która utrzymuje umysł, inteligencję i ego. Which is called as consciousness. I to jest ta rzecz, którą nazywamy świadomością. Which is called as the spirit soul. Którą nazywamy duszą czy jaźnią. So, what is the soul? Soul consists of three things. Więc czym jest dusza czy jaźń? Ona możemy ją skategoryzować trzema cechami. Which can be seen in subtle body and gross body both. Te rzeczy również możemy zaobserwować w ciele materialnym, fizycznym i w ciele eterycznym, subtelnym. Soul is made of these three components. Ona składa się z trzech elementów. One eternity. Jedną z nich jest wieczność. So the person who is maintaining the gross and subtle bodies never die. Jest osoba, która utrzymuje ciało fizyczne, ciało subtelne, nigdy nie umiera. So if we can see in the gross body, no one wants to die in this world. Więc możemy zaobserwować, że każda osoba, która posiada ciało fizyczne w tym świecie, nie chce umrzeć. And the soul which is maintaining this gross and subtle body doesn't want to remain foolish. A ta osoba czy świadomość, która utrzymuje ciało fizyczne i materialne, nie chce pozostać głupcem. Because it is made of an element called eternal knowledge. Ponieważ posiada pewien element, który nazywamy wieczną wiedzą. And no one in this world wants to be unhappy at any cost. Więc nikt to również w tym świecie nie pragnie doświadczać nieszczęścia czy nie posiadać nieszczęścia. Because the origin which is maintaining gross and subtle body is blissful, full of bliss. Ponieważ ten element, który utrzymuje ciało subtelne, ciało fizyczne, posiada element, który nazywamy wieczną szczęśliwością. So these three things, desire to remain for eternal, having eternal knowledge and eternal bliss is the nature of the spirit soul. Więc te rzeczy, które tutaj wymieniłem, czyli pragnienie bycia wiecznym, posiadania pełnej wiedzy i posiadania pełnego szczęścia, są cechami, które posiada dusza. So the moment we realize our real self. Więc w tym momencie możemy urzeczywistnić naszą prawdziwą jaźń. Which is the nature of the soul. Co jest naturą jaźni czy duszy. We can be blissful. I wtedy możemy być szczęśliwi. If we are blissful, czy radośni. Jeżeli then jesteśmy radośni, only we can be happy. Tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Then only we can be happy. Tylko wtedy so będziemy now szczęśliwi. One small thing, if we realize that we are eternal, knowledgeable, blissful element, how we can be happy? Więc jeżeli zrozumiemy, że jesteśmy elementem, który jest wieczny, pełny wiedzy i szczęścia, w jaki sposób możemy być radośni i szczęśliwi? As I have mentioned one time, tak jak powiedziałem kiedyś innego razu, that the nature of the soul is to get attracted to the ultimate thing. Że cechą duszy jest to, że ona powinna posiadać atrakcję do najwyższego źródła. We never die means we want to be with the person who is eternal.
Nie chcemy umrzeć, to oznacza, że mamy w sobie to pragnienie, żeby być w kontakcie z osobą, która jest wieczna. We are made of an element called eternal knowledge, so we want to be with the person who possesses eternal knowledge. Jesteśmy zrobieni z elementu, który nazywamy pełną wiedzą, w związku z czym chcemy być w kontakcie z osobą, która posiada pełną wiedzę. We want to be blissful, so we always have the desire to associate with the person who is eternally blissful. Ponieważ jesteśmy stworzeni z elementu, który nazywamy wiecznym szczęściem, chcemy mieć kontakt z osobą, która jest pełna wiecznego szczęścia. Which means Supreme Lord. I tą osobę nazywamy Najwyższym Panem. Who is the personification of eternal, knowledgeable and blissful incarnation. Którego uważamy za uosobienie tych trzech elementów, czyli pełnej wieczności, wiedzy i szczęścia. So immediately the spirit soul surrenders to him. I wtedy automatycznie ta indywidualna jaźń podporządkowuje się mu. Because it's urge. Ponieważ pojawia się w niej, ponieważ posiada ona to pragnienie, tą tendencję. To quench that urge. Żeby wywołać to pragnienie. To fulfill that urge. I żeby je wypełnić. Soul takes shelter of the Supreme Soul. Dusza indywidualna, jaźń jednostkowa przyjmuje schronienie tej duszy najwyższej. Who is considered as the Supreme Personality of Godhead. Którą uważamy za najwyższego osobowego Boga. And the next moment it is blissful. I następny moment jest momentem, kiedy osiągamy poziom szczęścia. But in the practical life we see that this is theory, but in practical we have many obstacles or problems in this to understand this. And how we can cross over these obstacles. To jest taka wspaniała teoria, wszystko fajnie, natomiast w praktyce widzimy, że jest wiele przeszkód, które uniemożliwiają nam wejście aż tak głęboko w zrozumienie, jakie są te przeszkody i jak je przekroczyć. Theory can be understood by practical application. Teoria może być zrozumiana przez zastosowanie w praktyce. Practical application helps the person to understand the theory and to realize. Praktyka pozwala danej osobie zrozumieć teorię i ją urzeczywistnić. You can see this body which is seen. Możesz widzieć to, zobaczyć to ciało, ponieważ ono jest widzialne. No one gives any value, no country gives any value to the dead body. W żadnym kraju nie znajdziesz takiej sytuacji, żeby ktoś zwracał uwagę i jakieś szczególne zainteresowanie martwym ciałem. Practically we are struggling to maintain the body. Tak naprawdę w praktyce staramy się bardzo, pracujemy bardzo usilnie, aby utrzymać ciało. But the moment we give up this body, we can feel that this body is of no use to anyone. Ale w momencie, kiedy ktoś umiera, to widzimy, że to ciało nie posiada właściciela i ono staje się bezużyteczne. But the body is still there. Ale ciało jest tutaj, jest ciągle przed nami. Which we cremate, which we grave it, whatever, the body is still there. Czy to ciało kremujemy, czy wkładamy do grobu, ono ciągle tutaj jest. Then who is the person who died? Więc kim jest ta osoba, która umiera? Practically we can understand by a dead person that the person who was in the body is totally different from the body. I w tym momencie możemy zrozumieć, że ta osoba, która zamieszkuje to ciało, jest kimś innym niż to ciało. Who was the one always feeling these things? I że to jest ten ktoś, kto czuje te rzeczy. Today if we feel little heat, we can't tolerate. Dzisiaj, jeżeli czujemy trochę ciepła, możemy to tolerować. The moment the person gives up the body is burned to ashes, but there is no feeling. W momencie, kiedy to ciało jest kremowane i złożone do ognia, ono zostaje tam spalone, ale nikt nie protestuje, ponieważ nie ma tam czucia. By this we can understand that body is different and the person inside the body is different. W ten sposób możemy zrozumieć, że ciało jest czymś innym, a osoba wewnątrz tego ciała jest czymś innym. And we can even understand that the requirements of both of them are totally different. I możemy zrozumieć, że jakby oczekiwania i cele tych dwóch elementów są kompletnie przeciwstawne sobie. And then practically we can try to apply those things. I w ten sposób, w praktyczny sposób możemy to zastosować. Which helps us to realize. Co pomaga nam zrozumieć to. Our true nature. I zrozumieć naszą prawdziwą naturę. Then we can be blissful. I w ten sposób możemy być szczęśliwi i radośni. Okay, then
what is this obstacle? Because this is the practice way when we can understand this and realize, but is some obstacles or this path or not? Czy są jakieś przeszkody, które jeszcze mogą to uniemożliwić, to zmienię tego? It is the lack of intelligence or desire. Czy to jest powodem tego jest brak posiadania inteligencji, czy jakichś pragnień? The obstacles are basically unwanted desires. Przeszkodą jest to, że posiadamy wiele niepotrzebnych, niechcianych pragnień. Having desires for those things which are actually not needed in this life. Także posiadamy pragnienia, posiadamy pragnienie posiadania rzeczy, które nie są niezbędne i konieczne w życiu. Which we also say as ulterior motives. Które są spowodowane takimi zewnętrznymi motywami. When you are given something which you actually does not need. Starasz się uzyskać rzeczy, które tak naprawdę nie są potrzebne. And you get involved more to enjoy it and more indulged in maintaining it. I składasz dużo energii, aby cieszyć się nimi i żeby je utrzymać. Then your mind does not work. I wtedy twój umysł nie działa we właściwy sposób. One of the most wonderful teachings of the Supreme Lord. Jednym z najwspanialszych nauk Najwyższego Pana. Of Sanatan Dharma means spiritual realm. Sanatana Dharma, czyli duchowej realm. Duchowej rzeczywistości. Of that spiritual abode. Tego duchowego the holy wymiaru. Word which appeared in this world from that. Tego wymiaru duchowego, który pojawia się w tym świecie materialnym. The song of God. I jest to coś, co nazywamy pieśnią Pana. In which it is said, Bhogaishwarya prasaktanam taya aparita chetasam. Our consciousness becomes polluted. I tam jest powiedziane, że nasza świadomość zostaje zanieczyszczona. When the person is involved in the object of sense enjoyment. Kiedy dana osoba jest zainteresowana, skupiona na obiektach zmysłów. And these worldly opulences. I tych wszystkich bogactwach, które są tutaj dostępne. Taya aparita chetasam, his consciousness is polluted. I tej świadomość tej osoby jest zanieczyszczona. Vyavasayatmiko buddhi samadona vidyate. After that intelligence stops working. I wtedy inteligencja przestaje działać. When intelligence stops working and mind is distracted. I wtedy kiedy inteligencja przestaje działać, wtedy umysł jest zaniepokojony. The body goes in different direction. I ciało udaje się w przeciwną stronę. And then the owner of this body, which is called as spirit soul. I wtedy właściciel tego ciała, którego nazywamy duszą czy jaźnią. He becomes helpless. On jest w beznadziejnej sytuacji. And unable to focus on the spiritual realm. I nie w stanie skupić się na duchowym wymiarze. So the biggest problem is in search for happiness. We are searching happiness in those things which are actually non-eternal. I tak naprawdę szukamy szczęścia i radości w tych rzeczach, które nie są wieczne i w związku z tym nie mogą dać nam wiecznego szczęścia. In reality, it's where there is no bliss. I tak naprawdę w tym wymiarze nie ma radości, nie ma szczęścia. A thing which is not eternal and not blissful definitely has no knowledge. I oczywiście, jeżeli tam nie ma radości, nie ma szczęścia, tam z pewnością nie ma również wiedzy. But the desire to search for the happiness, to get the happiness. Ale to pragnienie, aby szukać szczęścia i przyjemności. Making the person more and more involved in searching happiness in those things only. Powoduje, że ta osoba ciągle stara się bardziej i bardziej szukać szczęścia w tych elementach. Which in return of giving happiness, giving more distress. I tak naprawdę to powoduje pojawienie się coraz większego ilości nieszczęścia. To understand, we have a small boil in our hand. Let us suppose. Także mamy małe balls. Boil, like some infection. A posiadamy jakąś infekcję skórną. We try to scratch it. I zdrapiemy ją. We feel very happy. I czujemy się bardzo dobrze.
When there is some itching, we scratch it, we feel happy. Jeżeli czujemy jakieś swędzenie i drapiemy je, to czujemy wtedy ulgę. As you keep on scratching, even though you're feeling happiness. I nawet jeżeli to drapiesz, to czujesz ciągle ulgę. At one point the infection becomes so big. I w którymś momencie ta infekcja skórna staje się tak wielka. And it starts to give pain to the person. I zaczyna, że zaczyna dawać odczucie bólu. The things of this world around us are also like that. I te rzeczy, które otaczają nas w tym świecie, właśnie działają w ten sposób. We are scratching ourselves with different things of this world. Że drapiemy siebie różnymi rzeczami pochodzącymi z tego świata. And trying to feel a kind of happiness. I staramy się czuć czy doświadczać pewnego rodzaju szczęście. But in this world there is no permanent happiness. Ale z pewnością w tym świecie nie ma takiego w pełni permanentnego wiecznego szczęścia. Is existing only in the spiritual world. Ponieważ to prawdziwe rzeczywiste szczęście istnieje tylko w tym wymiarze duchowym. So not being connected to the spiritual world. Więc jeżeli nie jesteśmy połączeni ze światem duchowym, only associating with this material world. A jedynie z tym materialnym wymiarem rzeczywistości. A person is involved completely in these worldly affairs. Taka osoba jest w pełni zaabsorbowana tymi tutaj światowymi, tymczasowymi związkami, relacjami, sytuacjami. As a result, not being able to be happy. I jako rezultat tego taka osoba, w rezultacie tego taka osoba nie jest szczęśliwa. The moment he understands. I moment, kiedy ona to, kiedy taka osoba zrozumie to, that I am a spiritual element, że jestem w rzeczywistości duchowym elementem, and nothing material can give me any kind of happiness, i żadna materialna rzecz nie może dać mi szczęścia, and try to get that spiritual connection with the Supreme, i to pojawia się poprzez połączenie z Najwyższym, immediately he can become blissful. Takim w tej sytuacji ta osoba staje się natychmiast radosna i szczęśliwa. And very simple thing, to attain highest thing, we have to give up the lower things. I taką podstawową nauką jest to, że aby uzyskać te wyższe rzeczy, powinniśmy porzucić te niższe rzeczy. If you raise one step from here, then only you can keep your feet ahead. Jeżeli chcesz wydostać się stąd, powinieneś trzymać głowę czy swoją uwagę przed sobą w tych rzeczach, które są bardziej rozwojowe. So we have to make our efforts. Więc musimy nasze wysiłki kierować. By which we can connect ourselves with the Supreme. W kierunku tych działań, które zbliżają nas do Najwyższego. Then we can be blissful. I w ten sposób możemy być radośni i szczęśliwi w życiu. Okay, Swami, thank you very much for this eight lightning words for us for today, and I hope this is useful for. Thank you very much. Jai Radhe Shyam. Także dziękuję bardzo za te oświecające słowa. Mam nadzieję, że są one korzystne, użyteczne dla wszystkich i dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Swami Damodar. Jesteśmy we Wrocławiu w Centrum Medytacji Centrum Yamuna. Ja mam na imię Krishna Kirtan, a był to program Nad brzegiem Gangesu. Osoby, które chciałyby coś więcej się dowiedzieć na temat nauk, które prezentuję z Swami i Indii, mamy taką tutaj, dostaliśmy właśnie informację o książce. Jest to książka pod tytułem Nieznane Indie, czyli Pielgrzymka do Zapomnianego Świata. Autorem jest Walter Edlitz, Austriak, który w czasie II wojny światowej trafił do obozu internowanych w Indiach i tam spotkał pewnego Niemca, który poszukiwał duchowości w Indiach i ta książka opisuje właśnie tą podróż do Indii, jak również ich pewnego rozmowy i dialogi, które prowadzili ze sobą w trakcie pobytu w obozie. On później po zakończeniu wojny osiadł w Szwecji i tam działał, studiował indologię, napisał wiele książek i działał do momentu, do roku 72, w którym umarł. Także jest to bardzo taka wstępna, wprowadzająca książka, bardzo fajnie się czyta. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, myślę, że tam pod filmem umieścimy linki do miejsca, gdzie można ją nabyć. Także tyle z mojej strony. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie nas. To był program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.